Ja i Tosia właśnie wybieramy się na przejażdżkę do, uwaga, okulisty w Tajlandii. Tak późno właśnie, a o godzinie 20 przyjmuje okulista. Idziemy. Nie sumie. Tosia musi mieć sprawę. Mnie osobiście jak najbardziej taki serwis odpowiada. Godzina, żebyście mi uwierzyli. Jest godzina 20 po 8. Jest ciemno. Nikogo nie ma, nie ma kolejki. I co jest najfajniejsze? Badanie oczu jest za darmo. Ponieważ u pierwszego optyka się nam nie powiodło, przeszliśmy do drugiego, który też jest czynny jeszcze dalej. I to się tutaj pani bada. I może uda nam się dobrać jakieś szkła. Okazuje się, że prawe oko jest całkiem dobrze, a lewe troszkę problematyczne. These are not too bad, actually. Okay, well, these are purple. Ah, yes. You have to try by yourself. Godzina 21:30. Wychodzimy od drugiego dzisiaj okulisty. Udało nam się dwie wizyty w ciągu jednego wieczora. Wszystko było za darmo. Jedyne za co zapłaciliśmy to za okulary, specjalne szkła, oprawki. To wyszło nas 350 zł. Załatwiłyśmy z Stasią okulistę. Okulary są zamówione. A teraz idziemy się delektować nocnym marketem. Kupimy sobie kokosa. Mochi, ziemniaczki. Jest całkiem pusto, już prawie nikogo tutaj nie ma. Udało mi się dorwać kokosa, już drugi piję. Kosia pije bananowego szejka. Zatrzymałam się tutaj na chwilę, bo chciałam wam pokazać, że jest godzina za 10:10, a tutaj jest wiele rzeczy czynnych. Na przykład krawiec. Zaintrygowało mnie, co się dzieje w środku. Siedzą panie w różowych chustach i chyba coś szyją. Ciekawe. Tutaj też można kupić rzeczy na miarę. Może przywiozę swój plecak tutaj, żeby naprawić. A obok krawca jest jeden z wielu gabinetów lekarskich, które są otwarte od 6 do północy, ten akurat. Natomiast są też takie, które są otwarte całą noc. Tutaj znajduje się kolejny lekarz. Jak widzicie, można się, a właśnie, właściwie to nie widzicie, bo to się podświetla. Podświat nie widać. W każdym razie na znaku napisane jest, że jest tutaj pediatra, chroniczne choroby, ortopeda, certyfikat medyczny, laboratorium diagnostyczne. Wszystko dostępne jest akurat w tym serwisie 24 godziny na dobę. Także dostępne w każdym momencie. Można się tu zgłosić i na pewno pomogą.